one coś zawaliły, coś po prostu nie zrobiły, kiedy miały to zrobić. Mowa o kobietach z przypowieści, które czekały na przyjście Pana Młodego. Przekaz, który z tego płynie, taki najprostszy, brzmi tak: zrób w odpowiednim czasie to, co do ciebie należy, a unikniesz wielu kłopotów. To jest bardzo prawdziwy, uniwersalny i prosty przekaz. We właściwym czasie zrób to, co do ciebie należy. Ten rodzaj prostoty, ten rodzaj takiej właśnie nie rozkminiania nadmiernego, tylko robienia tego, co do ciebie należy w odpowiednim czasie, bardzo jest nam przydatny właśnie nie tylko w sprawach codziennych, codziennego funkcjonowania, ale również w sferze naszej relacji z Bogiem.